kredytywa dokumentowa to bezpieczne narzędzie wykorzystywane w transakcjach handlowych, przede wszystkim w obrocie zagranicznym. W zwykłej transakcji kupna-sprzedaży występują zleceniodawca, importer i beneficjent, eksporter, a rozliczenie transakcji jest dokonywane za pośrednictwem przelewu bankowego. Niebezpieczeństwo polega na tym, że po wysłaniu towaru eksporter może nie otrzymać zapłaty. Rozwiązaniem zabezpieczającym interesy eksportera jest zastosowanie akredytywy dokumentowej. W taką transakcję w aktywny sposób włączone są również banki. Dodatkowe strony uczestniczące w akredytywie dokumentowej to bank importera, jest to tzw. bank otwierający, i bank eksportera, czyli bank pośredniczący. Idea akredytywy dokumentowej polega na tym, że importer i eksporter umawiają się na transakcję zabezpieczoną akredytywą, co oznacza, że bank importera jest gwarantem płatności dla eksportera. Aby tak się jednak stało, importer składa w swoim banku zlecenie otwarcia akredytywy, w którym to zleceniu zawarte są szczegółowe informacje, wcześniej uzgodnione z eksporterem, dotyczące przedmiotu transakcji. Ilość towaru, jego cena, nazwa, termin dostawy, opis warunków dostawy itd. i dokumentów je reprezentujących, faktura, specyfikacja, dokument przewozowy i inne. Eksporter zostaje powiadomiony o otwarciu akredytywy za pośrednictwem swojego banku i może przystąpić do realizacji kontraktu. Po zrealizowaniu wysyłki towaru zgodnego z zamówieniem, komplet dokumentów należy przedstawić w banku eksportera. Bank po sprawdzeniu ich zgodności z opisem w akredytywie dokonuje płatności na rachunek eksportera. Jest kilka różnych rodzajów akredytywy dokumentowej. Najbezpieczniejszą dla ochrony interesów eksportera jest akredytywa nieodwołalna i potwierdzona, co oznacza, że pieniądze za towar czekają w banku na wypłatę, a bank zapłaci za zgodne z opisem dokumenty. Koszt akredytywy zależy od cennika banków uczestniczących w transakcji, a także rodzaju akredytywy. Wiąże się również najczęściej z blokadą środków importera na specjalnym rachunku bankowym, co pozwala na realizację płatności dla eksportera w określonym czasie po złożeniu poprawnych dokumentów potwierdzających wysyłkę uzgodnionego towaru. Akredytywa dokumentowa daje stronom kontraktu bezpieczeństwo handlowe i, co najważniejsze, gwarancję zapłaty. Jest często stosowana przez duże firmy dla umów o znacznej wartości. Warto, aby przedsiębiorcy MŚP zapoznali się z tym rozwiązaniem i zastosowali je zarówno w handlu zagranicznym, jak i z kontrahentami krajowymi.